Oblewanie Perperuny z browaru Perun to piwo w stylu Belgian Pale Ale uważone w wąsoszu. Jest pasteryzowane i niefiltrowane. Ekstrakt 13%, alkohol 5,2%. W składzie oprócz wody mamy sód pilzneński, monachijski, karmelowy 30 i bursztynowy, chmiele Junga i Sibilla, drożdże T58, data przydatności 2 sierpnia 2015. Piwo kosztowało 7 zł i 60 groszy. Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Oblewanie Perperuny. Oblewanie Perperuny Belgian Pale Ale. Browar Perun. Okej. Próbujemy zatem. Otwieramy butelkę i przekonamy się, co jest w środku. Otwieramy. Piwo mamy otwarte tutaj właśnie, firmowy kapsel browaru Perun. Tak wygląda. Co w aromacie z butelki? Nuta belgijska, delikatnie fenolowa. Taka kwiatowa. Bardziej kwiatowa niż przyprawowa, słodkawa. To jest pierwsze wrażenie odnośnie aromatu. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu do szkła. Piwo tamże trafia. Co do barwy. Taki przybrudzony lekko bursztyn. Przybrudzony bursztyn, ciemna pomarańcz, taka lekko przybrudzona, ale chyba przybrudzony bursztyn tutaj jest najlepszym jakimś deskryptorem dla barwy tego piwa. No, z waszego punktu widzenia ono się wydaje nieco ciemniejsze, no ale tak już jest. Natomiast myślę, że przybrudzony bursztyn jest określeniem optymalnym. Piana nie jest imponująca. W tym szkle nigdy jakoś nie jest specjalnie imponująca, ale no nie nalała się bujna. Jest taka cienka warstewka. Można doszukać się w niej drobnych oczek, ale można się również doszukać oczek średnich i dużych. Zatem piana jest niejednorodna. No i do tego, tak jak widać, nie należy do bujnych. Co w aromacie ze szkła? Belgijska kwiatowość w dość mocnym natężeniu. Do tego przyjemne akcenty takich słodkich białych owoców, białe winogrona. Dość przyjemny aromat. Silne skojarzenia z Belgią rzeczywiście się nasuwają, więc aromat jest stylowy, jest belgijski rzeczywiście. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Zatem próbujemy oblewanie Perperuny, browar Perun. Wasze zdrowie. Drobniutkie nagazowanie, umiarkowane, bardzo fajne, takie właśnie belgijskie. Jeśli chodzi o smak, jest przyjemna nuta słodowa, właśnie taka kwiatowo-owocowa, słodkawa. Jest taki lekko cierpkawy akcent przyprawowy. Wręcz bym powiedział, że trochę taninowy nawet. Takie lekko drewniane skojarzenia można tutaj w smaku wyczuć. Takie lekko ściągające. Tak jakbyśmy pili mocno naciągniętą herbatę albo właśnie coś, co ma jakiś związek z taninami, z drewnem.
Goryczka bardzo, bardzo, bardzo łagodna taka. To nawet nie jest typowa goryczka właśnie. Ona się zlewa z tą taką przyprawową cierpkością. To bardziej jest taka lekka cierpkość na finiszu niż goryczka. Taka trochę pestkowa. Tak, pestkowa. Piwo jest bardzo przyjemne w smaku generalnie. Jest zbalansowane. Nuty wytrawne, nuty słodkie są tutaj bardzo, bardzo fajnie zbalansowane. Nic się nie wysuwa na pierwszy plan, nic nie przegania. Te wszystkie akcenty idą jakby równolegle, łeb w łeb cały czas. Co mi się generalnie podoba. Nuta kwiatowo-przyprawowa, dość wyraźnie wyczuwalna. Taka bardzo, bardzo przystępna w sumie, ale też bardzo smaczna i pijalna interpretacja Belgian Pale Ale. Chyba jedna z ciekawszych na polskim rynku. Bardzo solidne piwo. Generalnie Adam Czogala i Browar Perun przyzwyczajają nas do tego właśnie, że te produkty są solidne, są może niekoniecznie jakieś porywające, powalające, chociaż zdarzają się perełki. Natomiast są to po prostu solidne piwa. Dość klasyczne w swoim charakterze, bo jednak dominują w ofercie browaru raczej takie klimaty tradycyjne, europejskie, aniżeli jakieś bardzo nowofalowe. I to jest właśnie piwo w takim klimacie. Jest rzeczywiście osadzone dość mocno tutaj w tej tradycji europejskiej. Ktoś może powiedzieć, że to jest trochę takie piwo uładzone, trochę nudne. Ja się oczywiście nigdy nie zgadzam z takimi twierdzeniami. Uważam, że takie piwa są bardzo potrzebne w dobie zachłyśnięcia się tym, co nowofalowe i amerykańskie. Bardzo fajne są te akcenty owocowe. Właśnie wspominałem o tych białych owocach. Myślę, że można się jeszcze tutaj gdzieś doszukać nawet takich śliwek. Śliwek, agrestu może. Troszkę fenoli, troszkę takiej przyprawowości. Lekko taka pikantna nuta, cierpkość na finiszu, trochę przyprawowa, taka drożdżowa, a trochę chmielowa. Naprawdę sympatyczne piwo, bardzo przyjemnie się je spożywa. Browar Perun, oblewanie perperuny. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak to wygląda. Piwo naprawdę warte spróbowania, smaczne. I to tyle chyba, jeśli chodzi o ten trunek. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Serdeczne dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.